Rynek pojazdów elektrycznych w Europie rośnie bardzo dynamicznie. Kwartał do kwartału są to wzrosty dwucyfrowe. Nie inaczej wygląda sytuacja w Polsce. Można powiedzieć, że wzrost jest jeszcze bardziej imponujący, bo to nawet trzycyfrowe wzrosty. Pojazdy elektryczne, wyłącznie elektryczne, tak zwane BEWy, to jest wzrost ponad 300%. Problemem jest niestety skala. Tych samochodów w Polsce jest cały czas mało. Tak jak w Europie zostało zarejestrowanych ponad 200 tysięcy samochodów elektrycznych, tak w Polsce 1000. Lepiej wygląda sytuacja na rynku hybryd. 16 tysięcy zostało zarejestrowanych pojazdów hybrydowych w 2017 roku, więc widać, że ten rynek się powolutku rozwija i on będzie się dalej rozwijał, ponieważ to jest trend globalny. To jest trend, w którym idzie nie tylko Unia Europejska, ale także Stany, a zwłaszcza Chiny.